Jaką szkołę wybrać po gimnazjum? Jaki kierunek kształcenia okaże się najlepszy? Takie pytania zadają sobie wszyscy uczniowie idący do szkoły ponadgimnazjalnej. Aby pomóc im znaleźć odpowiedź, władze miasta zorganizowały imprezę promującą jeleniogórskie placówki edukacyjne. Hasło imprezy to Programuj swoją przyszłość. Jeleniogóra. Enter. Chcielibyśmy, aby każdy z młodych ludzi mógł w pełni zapoznać się z ofertą, ewentualnie z drogą, z której może skorzystać do bardziej szczegółowych informacji. Wchodzimy poza takie tradycyjne prezentowanie szkół właśnie w formie targów edukacyjnych. Ma być to poprzez zabawę dobrą dla gimnazjalistów pomóc im w dokonaniu wyboru szkoły. Na placu ratuszowym ustawiono kilkanaście stoisk, na których uczniowie sami zachwalali swoje szkoły. Były foldery, ulotki, prezentacje oraz wszystko to, co w danej placówce jest najciekawsze i najlepsze. Mamy fotobudkę, zdjęcia są wywoływane od razu. Mamy komputer, prezentujemy nasze profile, jakie mamy. Mamy technika informatyka, logistyka i elektronika. Podchodzą, obserwują, ponieważ zawsze młodzież interesuje, jeżeli na stoisku oprócz tej folderowej, plakatowej wystawy coś się dzieje. Czyli na przykład pokazujemy, jakiego typu zajęcia ewentualnie czekają ich w murach naszej szkoły. Poza stanowiskami szkół organizatorzy przeprowadzili grę miejską, której etapy wytyczały punkty kontrolne stworzone przez uczniów. Trasa składa się z 9 stanowisk. Są to stanowiska przygotowane przez szkoły ponadgimnazjalne. Tam będą na miejscu musiały wykonać zadania przygotowane przez szkoły i ta drużyna, która zdobędzie największą liczbę punktów, wygrywa. Jak twierdzą organizatorzy, tego typu podejście do promocji lokalnych placówek edukacyjnych to nowum na skalę regionu. Działania takie są niezbędne w trudnym dla szkół okresie niżu demograficznego. Z drugiej strony na takiej sytuacji korzystają sami uczniowie, bo to właśnie o nich zabiegają szkoły. I cieszę się, że o młodych ludzi zabiegają dyrektorzy, nauczyciele, ale też uczniowie. Zobaczmy, jak to wygląda, podejmijmy świadomą decyzję. Jak mamy wątpliwości, wiedzmy jedno, najlepsze szkoły są w Jeleniej Górze. Dotyk ma to stoisko, ale przed nami kolejny występ artystyczny. Tym razem zaprezentuję...